ruszyło, bo ta nasza kamera to ona też staje i raz działa, raz nie działa. Proszę Państwa, no akurat nie ma teraz takiego busa do Anglo-Ameryki. Białystok. Musimy się zadowolić rozpiską. No i tym orłem, proszę Państwa. Pałac Kultury Stalina i Lenina, Państwo, zobacz. No, że co, że gdzie, no. www.żakexpress.pl. Nawet nie wiadomo, gdzie to jeździ, Żak Express, bo ten Żak to właśnie jeździ do Anglo-Ameryki, Białystok, ale tutaj coś nie bardzo jest napisane, nic tu nie jest napisane właściwie, praktycznie i już. Zapraszamy Państwa serdecznie, no i te buziaczki przesyłamy. Myślałem, że taka śpowycina, to facecik szczuplutki, taki wysoki, chudziutki. Proszę Państwa, i co? Żak Express. I skąd on jedzie? Warszawa, lotnisko Okęcie Chopina. No teraz to tak, ale skąd on jedzie? Państwo zobaczą. Żak Express, Żak Express, Żak Express, Warszawa, lotnisko Okęcie Chopina przez Pałac Kultury Stalina i Lenina. Czyli, że może on już przyjeżdża, to już nie wiadomo skąd. Teraz gorzej jest, proszę Państwa. Coraz gorzej jest. No, chodźmy, zobaczmy, proszę Państwa, tę naszą rozpiskę. Jesteśmy w Rechodupkach. Jesteśmy w Rechodupkach. Państwo zobaczą. Oto rozpiska. Musimy zobaczyć z tej strony prawdziwej. No. Tutaj to cały raj. Raj. Cały raj. Co? No nie ma ani jednego człowieka, który by Biblię czytał, czyli tak. Ani ze świadków Jehowy, ani od mormonów. I tylko tak siebie oszukują, że wiesz, Boga znać, to znaczy pełnić uczynki dobre. Głosić Ewangelię, poświęcać się. Bo ci moherowi to oni na zupę by wszystkie pieniądze oddali. A tu trzeba jeszcze za jakąś kwotę przeznaczyć na kupienie Pisma Świętego, na kupienie Biblii, bo wiecie Państwo, tylko być takim dobroczynnym, no to dosłownie rzecz biorąc, proszę Państwa, jak to jest parafianin, czyli dosłownie, no to nie o to chodzi, bo Jezus powiedział, że biednych to zawsze pośród siebie mieć będziecie, że nawet nie ma co gadać, czy to jest biedny, czy to jest bogaty, bo każdy w jakimś tam sensie jest biedny i każdy człowiek przed Bogiem jest biedny, potrzebuje, jest w potrzebie. Nawet taka modlitwa jest u tych rzymokatolików, gdy tutaj nie masz ani jednego świadka Jehowy, że żebrać Bożego miłosierdzia. Oni żebrzą Bożego miłosierdzia i powtarzają cały czas to samo tysiące razy. Ciut, proszę Państwa, zieleni jak to na Warszawę. Przystało, oczywiście Warszawa nie jest zielona. Białystok, mówią, jest zielony. Warszawa nie jest zielona. Białystok jest zielony, tam dużo jest powietrza, dużo, a tutaj Warszawa jest szara. I teraz Państwa zobaczą, tych Mercedesów, jak one tak wszystkie w korkach staną, no to smród, że głowa boli mojego kurczaczka, który przyjechał z Bydgoszczy, mojego kurczaczka głowa boli. Także oto Warszawa, proszę Państwa, moherowa Warszawa. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. W Warszawie jest mieszanka. Tutaj w tym teatrze przecież wyrobiła się, że tak powiem, nasza górniak Edytka. Bardzo ładnie i do Ameryki pojechali z tym metrem niepotrzebnie, bo tam musicale były znane od dawien dawna i Polska niczym nie zauroczy Ameryki. No ale po prostu dla niej, dla cyganeczki to był raj, proszę Państwa, to był raj. A więc pojechali do Ameryki. Do Ameryki tej takiej prawdziwej. A tutaj nie jest ani prawdziwa, ani fałszywa, ani Anglo-Ameryka Białystok, ani Anglia. Tylko są żebracy, którzy dla odwrócenia uwagi będą, proszę Państwa, rechodupczyć, będą się parować, bo tutaj jeden, drugi zagląda. Zemszy, to są ministranci, z tacami chodzą, noszą tace, proszę Państwa. Żebrzą. I tutaj w żebracznicach, żebracznicy Wielki Ołomrze.
w Żebracznicy Wielkiej, gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją, czyli pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem, bardzo dużo jest przede wszystkim ateistów, a potem moherowych. Nie ma świadków Jehowy ani jednego. Jak powiedziałam, nie ma świadka Jehowy, nie ma ani jednego mormona, proszę Państwa, bo oni uciekli z powrotem do USA. Ani jednego Anglika z Londynu, z Wielkiej Brytanii, księcia nie ma, bo oni tutaj by źle się czuli, gdy Biblię tutaj wyrzuca się na bruk, do śmietnika, do kosza. Nie chcą czytać Pisma Świętego, Biblii, nic, nic. Zapraszamy do rotundy.